Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a to jest kolejny odcinek, kolejny webinar Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj moimi gośćmi są Katarzyna Simonienko, psychiatra, oraz Mateusz Marczewski, autor książek i reporter. I porozmawiamy na bardzo nieoczywisty temat, ponieważ dzisiaj przyjrzymy się relacjom człowieka z przyrodą. Jak dzisiejszy ten nasz kontakt z nią wygląda i dlaczego warto go poprawić. Przypomnę na samym początku, że przez cały czas trwania naszej rozmowy możecie na czacie zadawać pytania, które ja następnie przekażę naszym gościom. I po tym krótkim wstępie witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry Państwu. To moi drodzy Państwo, proszę mi powiedzieć, jaki był ostatni Wasz kontakt z naturą? Jak moglibyście go zdefiniować? Może to być w mikroskala, może to być skala makro. Mój ostatni kontakt z naturą był przed 15 minutami, jak poprosiłam psy, żeby wyszły, bo to jest taka moja natura. Mam bardzo biofilny dom, w którym się przewijają różne gatunki i tych nieludzkich zwierząt jest więcej niż ludzkich, bo ludzkich są tylko 3 sztuki, a nieludzkich jest sporo. Natomiast jeśli już o takiej dziczy bardziej mówimy, no to wczoraj przy okazji spaceru, też mieszkam pod lasem i stado się potrzebuje wybiegać, więc my w tym lesie jesteśmy dosyć często. Panie Mateuszu. No wczoraj, pomijając mojego psa oczywiście, z którym miałem dzisiaj kontakt, ale wczoraj byłem wieczorem na spacerze na praskim brzegu Wisły w Warszawie i przez długi okres czasu wydawało mi się, że jestem tam zupełnie sam. Było wspaniale, tam 21 zimno, nikogo nie ma. Ale zobaczyłem w jednej zatoczce płynący bardzo charakterystycznym zygzakiem pień. To był bóbr, którego widziałem już wiele razy. I strasznie się ucieszyłem, bo nie widziałem go jeszcze zimą. No i to był taki kontakt. Dla pani Katarzyny byłoby to przyjemne doświadczenie. Dla mnie, który mieszkam w trochę innych warunkach, był to taki wstrząs powrotu do tego punktu zero. Mówię, bóbr, życie. No, wspaniały. I patrzył na nas, na psa, na mnie. Taki był dosyć zainteresowany. Potem odpłynął. Wiem, gdzie ma swoje żeremie. I tam sobie w las po prostu schował się. No. To były takie prywatne doświadczenia, obcowanie z przyrodą, ale oboje zawodowo jesteście też bardzo blisko związani z naturą. Więc może zacznijmy od pani Kasiu. W jaki sposób łączy pani pracę zawodową właśnie z tą miłością, bo myślę, że tutaj nie bójmy się mocnych słów, miłością do natury. Ja pracując jako psychiatra w ogóle musiałam nauczyć się łączyć różne warstwy rzeczywistości, różne paradygmaty, różniste rzeczy, dlatego że teoretycznie jest to nauka ścisła, bo to jest medycyna, więc my się skupiamy na neuroprzekaźnikach, na objawach somatycznych, na parametrach, które można zbadać w elektroencefalografii, gdzieś zobaczyć w rezonansie magnetycznym, a z drugiej strony mamy totalnie subiektywny odbiór rzeczywistości przez człowieka. Ktoś mówi po prostu, jest mi smutno, bo na przykład jest w depresji i tego się nie da zmierzyć, nie da mu się pobrać chwili i sprawdzić, jak bardzo mu jest smutno. Do tego dochodzi ciało, ale do tego dochodzi też duchowość, więc jakby te sfery się poszerzają i to wszystko musimy wziąć pod uwagę. I jeśli zrobimy jeszcze jeden krok do tyłu, to się okazuje, że nie tylko na nas wpływa nasze najbliższe otoczenie, czyli relacje, to gdzie pracujemy, czym się odżywiamy, ale też ekosystem, w jakim jesteśmy zanurzeni, bo my żyjemy tak naprawdę w sieci. I czasami sobie nie zdajemy sprawy, że my non-stop coś wymieniamy. Oprócz takich trywialnych rzeczy typu, nie wiem, tlen dwutlenek węgla z roślinami, oprócz zjadania ciał, no bo zjadamy ciała bez względu na to, czy jesteśmy weganami, wegetarianami czy mięsożercami, ale też cały czas wymieniamy różne rzeczy z mikroorganizmami wokół. I gdyby tak to sobie uświadomić, to już takie podejście bardziej ekopsychiatryczne, to właściwie dla mnie to jest nie do odpreparowania jedno od drugiego, ale sam pomysł, żeby psychiatria jeszcze mogła się spotkać z naturą, zrodził się właśnie w Białowieży, w Puszczy Białowieskiej i kiedy odkryłam, że jest coś takiego jak terapia lasem i jak bardzo to wpływa na fizjologię, na biochemię, na procesy psychiczne, to stwierdziłam, że po prostu to jest nisza, bo my jakoś
Teraz sobie tłumaczymy świat bardzo naukowo i jak coś jest nieopisane językiem naukowym, to jest albo wyszydzane trochę, albo traci wartość, albo nie dowierzamy, że to, nie wiem, jakieś foliarskie teorie, jakiś coaching, nie wiadomo co. Natomiast posługując się językiem takim, którego w dzisiejszych czasach się nie podważa, bo to są recenzowane czasopisma naukowe, to są pomiary kortyzolu, adrenaliny, poziomu komórek odpornościowych, możemy tutaj wykazać, że ten las wpływa i na somatykę, na odporność i na psychikę. No więc stwierdziłam, że trzeba to robić po prostu. I trzeba tych ludzi do przyrody zabierać, żeby byli zdrowsi i że nie tylko leki jak trzeba to jak najbardziej, ale też cała ta otoczka nasza naturalna, ona musi iść w parze, bo bez tego będziemy się po prostu oszukiwać i gdzieś nam umknie baza. Jak powiedziała pani o sieci, to najpierw pomyślałam, czy będzie pani mówiła o tym, że żyjemy ciągle w internecie połączeni i tutaj rano się budzimy, ale faktycznie jest to znacznie szersze pojęcie. I no tak, właśnie to połączenie psychiatrii, a jednocześnie przyrody, natury nie jest takie oczywiste, bo jednak w większości z nas psychiatra kojarzy się z osobą, który po prostu ma nam przepisać tabletki, kiedy już tego bardzo potrzebujemy. Nawet nie do końca z taką terapią, że mamy się wygadać komuś, bo to zwykle jednak jest się odsyłanym do psychologa. Więc tak. Jak reaguje na to pani środowisko? Wbrew pozorom bardzo otwarcie i myślę, że to też bierze się stąd, że Zachód już dawno poczynił taki krok i tam panele ekopsychiatrii są aktywne w APA, American Psychiatric Association, czy nawet w naszym polskim PTP, w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym mamy już takie piony, które zajmują się kontekstem zdrowia psychicznego i przyrody. I środowisko jest bardzo otwarte. My robimy coraz więcej konferencji, gdzie ten temat jest poruszany, coraz więcej dyskusji naukowych, jest coraz więcej publikacji. W praktyce to się sprawdza. Ja jak pracuję z pacjentami w gabinecie i pytam ich po prostu, co ich odpręża, co wpływa na ich nastrój korzystnie, to często ten las, ta natura się przewija. Druzgocące jest to, że 300 lat temu w opisach tak zwanych azylii dla obłąkanych, jak kiedyś nazywano prototyp szpitala psychiatrycznego, już było napisane, że to są wytyczne dla pacjentów, że oni muszą mieć dużo zieleni, wtedy dużo szybciej dojdą do siebie. Natomiast no my jakby troszkę ignorujemy to i teraz wyważamy otwarte drzwi, gdzie to jest wiadomo, że ta przyroda na nas dobrze wpływa, ale na szczęście psychiatrzy są otwarci. Myślę, że to jest też konieczność. Mamy coraz więcej pacjentów z depresją klimatyczną, takim eco-anxiety, czyli tym lękiem, takim przed trudnymi rzeczami, które się dzieją z naszą planetą. I to nie jest rzadkość. Ja dzisiaj miałam w gabinecie pracę z tym tematem i to się przewija, więc myślę, że to jest też jakby na miarę naszych potrzeb na tu i teraz. Panie Mateuszu, jest z kolei związany z naturą od trochę innej strony, nie leczy ją pan, ale ją pan, wydaje mi się, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale bardziej obserwuje, jest bardziej obserwatorem tego wszystkiego, jako właśnie autor książek, który ostatnio sporo czasu spędził w Amazonii. Więc jak pana postrzeganie relacji człowieka z przyrodą i też znaczenie tego kontaktu przez te doświadczenia się zmieniło? Znaczy, powiedziałbym w ten sposób. Droga, którą pokonałem właściwie do punktu dzisiaj była przez długi czas drogą taką na ślepo. Nie wiedziałem właściwie, czego szukam. Ale pierwszą książkę napisałem o kontakcie społeczności rdzennych Australijczyków, nazywanych przez nas aborygenami, z Zachodem, w sensie z anglosasami, którzy tam przyjechali. Była to dla mnie rzecz transformacyjna i zobaczyłem pewnego rodzaju fenomen, który też późno zrozumiałem, już dawno po napisaniu książki, tak naprawdę, co ja tam zobaczyłem. Zdałem sobie sprawę, może inaczej, przede wszystkim zobaczyłem rzeczywistość, która uniemożliwia pewnemu formatowi mentalnemu egzystencję taką, jakbyśmy chcieli. To znaczy mamy społeczeństwo to australijskie, nazwijmy je białe, i mamy procesy, które próbują asymilować społeczność aborygeńską do tego porządku kulturowego, który reprezentujemy, i one nie udają się.
co wskazuje oczywiście na jakieś pewnie błędy organizacyjne, bo one są zawsze, ale z drugiej strony wskazuje na pewnego rodzaju, nazwałbym to resztkami archetypalnej takiej mentalności, która w tej kulturze drzemie. Oni się wychowali, właściwie przez 30-40 tysięcy lat istnieli w zamkniętej przestrzeni, bez kontaktu ze światem zewnętrznym, co brzmi jako tak, jak takie zamknięcie w boksie, w pudełku, ale tak naprawdę żyli w doskonałej formie relacyjności z naturą. I 200 lat temu ten proces ciągły właściwie, a w ich przypadku nawracający, oni nie mają takiej jakby pojmowania czasu linearnego jak my, kulturowo przynajmniej, ten proces został zerwany. Stąd ten kryzys, który możemy dzisiaj obserwować. I po tej książce właściwie na oślep szukałem opowieści o, albo właściwie tropów, które prowadzą do innego rozumienia rzeczywistości i do innego rozumienia samego siebie w świecie. Nie tego bycia, które nam kształtuje nasza kultura, chociażbym tutaj nie wstawiał tej dychotomii pomiędzy światem powrotu do jakiegoś takiego archaicznego myślenia o sobie samym, a kulturą, bo to absolutnie nie chciałbym stawiać tutaj takich binarnych opozycji, ale szukałem i właściwie szukam dalej tych pytań, znaczy zadaję sobie pytania o taką właściwie prymarną istotowość. Oczywiście jest to w filozofii dosyć w filozofii kultury jest to dosyć dobrze opowiedziane, ale właśnie jest to opowiedziane, a mnie właściwie interesowało i interesuje dalej to odszukanie w sobie pewnych motorów działań czy pewnych funkcji, które sprzyjają naszemu myśleniu, czy mechanizmów, które sprzyjają naszemu myśleniu, które są właściwie takie bardzo wczesne. Napisałem po drodze dysertację doktorską o mowie ciała, o języku ciała, który nam pomaga właściwie organizować naszą codzienność, takim zmysłowym, cielesnym pojmowaniu rzeczywistości. I od 2 lat zainteresowałem się pewnym fenomenem medycyny naturalnej amazońskiej. Kilkukrotnie odwiedziłem Amazonię, żeby zobaczyć, w jaki sposób nie tyle się opowiada o człowieczeństwie w obliczu natury, czy świata jakby takiego pozbawionego kultury, czyli resetuje się właściwie człowieka kulturowego do tej warstwy pierwotnej. Nie tyle się o nim opowiada, co się go praktykuje. No i oczywiście w Amazonii jest to możliwe jeszcze. Istnieje ta tradycja szalona tradycja leczenia czy pomagania ludziom ayahuaską. Znaną pewnie już w Polsce też rośliną. Wokół niej nadbudowało się mnóstwo mitów, ale też ona mnóstwo rzeczy nam opowiada o ludziach, o kulturze, ale też i opowiada o lesie. Zatem to jest ten kierunek właściwie mojego myślenia o naturze. Jeśli miałbym to jakoś podsumować, mogę powiedzieć, że moim zdaniem, myślałem tak trochę o naszym spotkaniu dzisiejszym, co tutaj powiedzieć o naszym kontakcie z naturą. Moim zdaniem trudno mówić o naturze, bo to, co my mówimy, już zostaje, jest tą drugą częścią tej opowieści. Jest już opowieścią o naturze. I teraz wspaniała przestrzeń to jest ten zmysłowy kontakt z nią i to, no, droga pani Katarzyny, uświadamianie ludziom jej emanacji, tego, w jaki sposób ona formułuje nas, ale bez języka, bo tego niestety językiem nie zrobimy, bo język już wszystko, jakby to, co stekstualizowane, zostaje nam zabrane. Język posiądzie naszą wyobraźnię, język nas przetransformuje na świat języka. Zatem myślę, że to jest całość, jak opowiadać i co tak naprawdę my chcemy opowiadać, w jaki sposób się odnajdywać w tym, co nie może być opowiedziane. Tak to widzę. No zdecydowanie ciężko o takich doznaniach opowiadać, ubrać je w słowa, bo to się odczuwa, a nie o tym się słucha. Natomiast, aby ktoś mógł tego doświadczyć,
to być może najpierw potrzebuję o tym usłyszeć. Także pani Katarzyno, proszę powiedzieć, jak w takim razie ta pani praca już tak bezpośrednio wygląda? To znaczy pani zajmuje się terapią lasem i jak ta terapia przebiega? Ja w ogóle chciałam bardzo podziękować za ten taki trafny ogląd, to co pan Mateusz tutaj powiedział, bo to jest dokładnie to, ja nie umiałabym tak tego ładnie nazwać, ale to jest właśnie to, o co chodzi, że jakby czytanie o naturze to jest jedno, poznawanie intelektualne gatunków to jest drugie i to jest fascynujące. Natomiast ja zauważyłam, że mi obróbka cywilizacyjna, tak to powiedzmy, intelektualna, trochę nawet czasami przeszkadza w odbiorze natury, dlatego że jeżeli ja się za dużo naczytam, idę i nazywam gatunki, a to jest gniotek cynobrowy, a to jest kruszczyca złotawka, a to jest czworolist, a to jest coś tam, to tracę taki flow bycia zanurzoną w tym wszystkim. Podobnie niestety miałam z fotografią. Mój mąż jest fotografem i fotografuje sobie tam różne dzikie rzeczy. I jak czasami z nim jeździłam na fotowyprawę, to owszem, fajnie tam się dobierało, światło, kadr i tak dalej, ale ja nie byłam w tym, ja byłam tak trochę przez kontekst aparatu. I to nie było to, więc myśmy jeździli tak, ja byłam, żeby być i się zanurzyć, a on żeby uwiecznić. I w pracy, w terapii lasem, w kąpielach leśnych najważniejsze są zmysły. I praktyka została opisana przez Japończyków, natomiast mi się wydaje, że my to mamy bardzo rdzennie, zwłaszcza tutaj w Europie Środkowej. Są takie przekazy jeszcze średniowieczne, które mówią, że plemiona germańskie, Rzymianie, którzy próbowali tutejsze tereny gdzieś podbić, mieli ogromny problem, bo ludy, które tu zamieszkiwały, czuły się w lesie jak w domu. I Germanów nasza mroczna puszcza przerażała, natomiast Słowianie wykorzystywali ją na wszystkie możliwe sposoby, jako zasób, jako kryjówkę, jako miejsce zaskoczenia, więc to my jak ryba w wodzie tutaj jesteśmy. I faktycznie ta tradycja japońska Shinrin-yoku, czyli kąpieli leśnych, mówi o tym, żeby zanurzyć się w lesie wszystkimi zmysłami. Kąpiel, czyli nie, że my mamy gdzieś tam poczuć wilgoć i sobie pływać w jakiejś kałuży, tak sobie to wyobrażałam na początku. Natomiast kąpiel, czyli zanurzenie, to jest taka metafora. I okazuje się i od strony takiej bardzo doświadczalnej, ale już też robiąc taką wiwisekcję trochę tego doświadczenia, co stwierdzono w laboratorium, że te najbardziej archaiczne zmysły robią największą robotę. Dlatego, że jeżeli my lasu dotykamy, wąchamy, słuchamy, odpręża to dużo bardziej układ tak zwany autonomiczny, współczulny, przywspółczulny, aniżeli oglądanie lasu. Oglądanie to jest tylko właściwie kora mózgowa, to jest takie poczucie, że jest mi miło, natomiast żeby ciało w to głęboko weszło, to są potrzebne stare zmysły i w kąpielach leśnych właśnie to się pokazuje. My zwykle jak idziemy do lasu, idziemy sobie popatrzeć, czasem ktoś słucha, czasem idzie w słuchawkach, nie przychodzi nam do głowy, żeby zacząć badać faktury, sprawdzać, czy się różni temperatura drzew, jak to jest dotknąć ściółki, przejść się na bosaka. I autentycznie jak się chodzi dużo boso po lesie i potem się zakłada buty, to wrażenie jest takie, jakby zatkać uszy albo jakby ktoś nałożył opaskę na oczy. Po prostu tracimy jedną z płaszczyzn percepcji i to jest strasznie fajne, jak tej natury można na różne sposoby doświadczać. Mam wrażenie, że to jest typowe, takie wrodzone dla społeczeństw rdzennych. Ja też czytałam troszkę swego czasu o kulturze celtyckiej, to jest taka moja miłość jeszcze z dzieciństwa. Jest taka książka Johna O'Donohue, nazywa się Anamkara, czyli Przyjaciel Duszy. Tam jest opisane, że zmysły to są bramy światów. I jakby my z zewnętrznego świata przez zmysły wpuszczamy to, co jest pięknego, naturalnego wokół do siebie i również przetwarzamy to i możemy to wypuścić na zewnątrz przez naszą jakąś działalność, twórczość. Więc ja mam wrażenie, że takie zanurzenie w naturze to jest przepływ, to jest proces. I w trakcie terapii lasem my też tym procesom poświęcamy uwagę, więc tam są też i elementy artystyczne i trochę pracy z archetypami, z podświadomością, na zasadzie wolnych skojarzeń, nie żeby za głęboko, żeby tam nic nie rozgrzewać nikomu, natomiast na początek na pewno zmysły, uwrażliwienie tych zmysłów, potem wolne skojarzenia, szukanie relacji, bo to jest, tak jak mówiłam, to jest sieć, żebyśmy nie poszli do lasu go zwiedzać, bo to nie jest muzeum, tylko żebyśmy poszli wziąć udział w lesie. Żebyśmy byli jednym ogniwkiem całości, nie jakby ego i cała reszta pod nami, tylko eko. My jako jedno z tych wszystkich stworzeń, które to budują. I jak to się poczuje, że się bierze udział, to się staje osobiście ważne i mamy poczucie czasami,
często, że chcemy się o to zatroszczyć, tak jak się troszczymy o swoje ciało, o swój dom, o rodzinę, bo to jest dla mnie przynajmniej las jest przedłużeniem mojej osoby. Ja nie mam jakiejś twardej granicy, że to jestem ja, kreska, a to już jest jakiś las. To idzie w ciągu, no i wtedy nam zależy. I o to mi chodzi, to taki podstęp mam trochę, żeby ludzie podoświadczali, bo jak tylko się naczytają, to nie wejdzie. Tak jak czasami w psychoterapii, intelektualnie nie zawsze trafi, natomiast jak psychoterapia pracuje na relacji, no to czasami gdzieś tam szybciej to załapie. I tak samo z naturą, więc ja bym bardzo chciała, żeby ona ocalała jednak, więc podstępnie tych ludzi zabieram do lasu. Oni korzystają, bo są zdrowsi i przyroda też korzysta. Mhm. Tutaj wydaje mi się, panie Mateuszu, że pan chciał coś dodać do tego tematu. No, właściwie to mogę dodać tylko, że się absolutnie zgadzam. Mogę tutaj dopowiedzieć właściwie patrząc od innej strony, od takiej teorii kultury, że te procesy, w których my jesteśmy, albo właściwie sytuacja, może inaczej, dzisiaj bardzo trudno nam osiągnąć sytuację, w której dokonujemy wglądu w siebie, albo właściwie postrzegamy się na pewnej takiej zerowej płaszczyźnie, ponieważ całe nasze życie jest zracjonalizowane ze względu na to, że żyjemy w takim porządku społecznym. I spotkanie się z takim obszarem, w którym mamy do czynienia na początku, mam wrażenie, z pewnego rodzaju pejzażem, który potem zaczyna do nas przenikać i on zaczyna do nas mówić swoim bezgłośnym językiem. Takie spotkanie prowadzi nas do takiego poczucia. Myślę, że ono przychodzi później, bo ja je w sobie odnalazłem znacznie później niż ten kontakt taki nawiązałem. Poczucia, w którym dostrzega się przede wszystkim siebie właśnie w ucieleśnieniu, to znaczy, że w tym kontakcie że dostrzega się siebie jako ciało właściwie fizyczne, o czym my dzisiaj w świecie przepełnionym kultem ciała, można powiedzieć, jednocześnie to ciało jest przez nas pragmatycznie traktowane, a nie jest jakby postrzegane jako taka membrana właściwie doświadczeń. I ten kontakt z naturą, czyli na tym poziomie zero, my właściwie zaczynamy się komunikować trochę jak zwierzęta w takim protosposobie, czyli że mówi do nas cały świat, mówi do nas wszystkimi, cały świat mówi do nas całymi nami, naszym ciałem. No, oczywiście chodzi tutaj o to, że możemy sobie zdjąć buty i chodzić na boso i doświadczać miękkości ściółki, ale myślę, że chodzi przede wszystkim o to, że wycofane zostają te rejestry, te narracje, które cały czas sobie wytwarzamy w głowie, narracje racjonalne, w tym sensie, że związane z taką ekonomią korzyści, myślimy skutecznie za każdym razem, myślimy, ponieważ te procesy myślowe muszą być zawsze dla nas skuteczne, coś nam dobrego przynosić jako organizmu żywego, społecznego. I nagle znajdujemy się w momencie, w którym całym ciałem, całym sobą doświadczamy pewnego rodzaju, bym powiedział, immanencji. Nie ma to wspólnego nic, uważam, bo część słuchaczy może się żachnąć, że czyli jednak Bóg. Ja myślę, że Bóg, jeżeli się tutaj dla kogoś pojawia, to on się pojawia jako wtórność. I to jest mniej więcej wtórność w stosunku do tego pierwotnego uczucia immanencji, które gdzieś tam w społecznościach paleolitycznych dopiero zaczęło się formować w wyobrażeniu Boga. Czyli ten pierwszy kontakt z naturą, który my mamy, taki najczystszy, jeśli go odnajdziemy w sobie i doświadczymy tego, co Emerson na przykład nazywa wyrównaniem, że nagle rozumiemy, że wszystko się toczy prawidłowo, że to jest wszystko, że jesteśmy częścią jakiegoś wielkiego mechanizmu, o którym pani Katarzyna mówi, to wprowadza w nas przestrzeń, po pierwsze, przestrzeń do możliwej wiwisekcji, do oglądania siebie jako takiego nagiego bytu i to jest wyzwalające. Ja oczywiście to metaforyzuję, bo nikt nie stoi i mówi, jestem teraz nagim bytem, ale zupełnie inaczej się myśli. Niektórzy tak robią. No. Ja trochę też. W taki sposób można myśleć, ale z drugiej strony można też zracjonalizować w tym momencie, doświadczyć właściwie błędów w myśleniu, które nas prowadziły do najprzeróżniejszych stanów ducha, właściwie chociażby depresji.
że las potrafi nas uzdrawiać, ponieważ on nam pokazuje tą czystość jakby formy, czyli my zaczynamy rozumieć, że nasze problemy zawodowe, które przeżywamy cały czas, a pracujemy gdzieś tam od 8 do 16, wpędzają nas w rozpacz, nagle się stają z tej perspektywy, z perspektywy pustyni, z perspektywy lasu, z perspektywy brzegu morza i wszyscy ludzie zagonieni, stajemy gdzieś tam w międzyzdrojach i fotografujemy, wrzucamy na te media społecznościowe zawsze to samo, to zachodzące słońce. I gofer jest w ręce. No, i po oczyszczeniu ale czas na... Jak słucham tak Państwa, to zastanawia mnie jedna taka sprawa. Dlaczego nastąpił taki odwrót od natury? Bo wydaje mi się, że jedno z drugim się nie do końca wyklucza, że możemy iść do przodu jako cywilizacja, być technologiczni, ale jednocześnie zachowywać więź z naturą. Co więcej, jak już tutaj pani Kasia wspomniała, możemy już w sposób taki, jak teraz jest najbardziej lubiany, chociaż ostatnie wydarzenia trochę podają to w wątpliwość, czyli naukowy, opisać niektóre rzeczy, że faktycznie ten kontakt robi nam naszemu układowi nerwowemu jak najlepiej. Tutaj mamy ten właśnie przywspółczulny, współczulny i tak dalej, i tak dalej. Też ostatnio zamawiałam olejki aromatyczne i zamówiłam sobie rozmarynowy i właśnie czytałam, że on naukowo jest potwierdzony, świetnie wpływa na koncentrację, bo wydziela jakieś rzeczy, które tam pozytywnie wpływają na naszą koncentrację. I to już możemy powiedzieć, takie są naukowe dowody, czyli nauka tutaj widzi, dlaczego są takie pozytywne efekty, a jednak wciąż wiele osób słysząc zdanie, słuchaj, wyjdź może na świeże powietrze, idź do parku, do lasu, otocz się zielenią. Reaguję w takiej zasadzie, a tam głupoty gadasz, jakieś takie, jakaś magia i tak dalej. I zastanawiam się, czy to nie jest jakaś kwestia tego, że jeśli idziemy do lasu i chcemy się przytulić do tej brzuski, powiedzmy, to w jaki sposób okazujemy wrażliwość, bo właśnie jesteśmy tym nagim bytem, który tu się pojawił, który nagle po prostu pokazuje jakieś emocje, że jest w stanie się przytulić do drzewa, co jest taką rzeczą dla niektórych właśnie śmieszną. I przez to, że to wymaga pewnej wrażliwości, to ludzie tego unikają, wypierają, bo nie chcą okazać wrażliwości, bo wrażliwość nie najlepiej sprzedaje się, powiedzmy, w takim ogólnym rozumieniu. Skąd się wzięło to, że kontakt z przyrodą zaczął być wyśmiewany przez wiele osób na zasadzie, że to są głupoty? Ja myślę, że to jest kwestia procesu dojrzewania nas w ogóle jako ludzkości i to jest kwestia jeszcze pewnej niedojrzałości, jakkolwiek to może źle brzmi. Trochę naszą historię bym porównała albo do rozwoju takiego osobniczego, że my jeszcze może jesteśmy na takim etapie trochę nastolatka, który już dorasta, albo trochę do osoby w terapii, która gdzieś tam ma jakiś taki rys narcystyczny i ma mimo tej fasady takiej wielkościowej, bardzo kruche ego i niskie poczucie własnej wartości i potrzebuje dojrzeć w środku, żeby pewne sprzeczności zintegrować. I to się już troszeczkę dzieje, ale zanim to się zadzieje, zanim ta jakaś taka terapia integracji czy proces dojrzewania będzie miał miejsce, to zdążyliśmy nabroić. I mam wrażenie, że to było tak, że na początku ta natura była surowym rodzicem. I on zapewniał wszystko, co trzeba. Zapewniał pożywienie, zapewniał schronienie, ale też przerażał drapieżnikami, burzami, zarazami, chorobami. I nie było wiadomo, czego się spodziewać. To był taki rodzic, powiedzmy, nieprzewidywalny. I w miarę jak zaczęliśmy dorastać, z lęku szybko idzie agresja i dewaluacja. Bo jak urośliśmy w siłę, to zobaczyliśmy, że my możemy to wsadzić pod but i teraz my pokażemy tej naturze, że w zasadzie to ona nie jest nam do niczego potrzebna. I to było takie zaprzeczenie jej wartości, czyli poszliśmy zupełnie jakby ze skrajności w skrajność. Od osoby, która jest w całkowitej zależności, do osoby, która chce być w absolutnym odłączeniu. Żadna z tych postaw nie jest dobra. Charakteryzuje to i osoby narcystyczne i nastolatki w okresie buntu. Mama nie, ja sobie wolę odmrożyć uszy niż założyć czapkę. Nie masz racji, nie potrafisz, nie znasz się, są inne czasy, więc my zrobimy fabryki, zaoramy. Plastik jest lepszy niż bawełna, bo jest wytrzymalszy. W ogóle pokażemy, że mamy antybiotyki, rezonans i cała reszta to jest nic.
I nagle się okazuje, że to się sypie, bo wycinamy dżunglę i z dżungli wylatują jakieś gatunki nietoperzy, które zaczynają mieć kontakt z ludźmi i nagle jest jakiś dziwny wirus. Tu się okazuje za chwilkę, że powietrze jest coraz brudniejsze, bo nie mamy zasobów roślinnych. Środowisko miejskie jest jałowe, tracimy odporność, bo jako dziecko nie mamy możliwości, żeby wyrobić sobie prawidłowo układ immunologiczny i zaczynamy się zastanawiać dlaczego, czy ja faktycznie jestem takim omnipotentnym bogiem, który po prostu w technologii może wszystko i chyba przychodzi czas na refleksję, że może jednak nie, że może jednak partnerstwo i to jest ten moment, kiedy zaczynamy integrować i być dojrzali, wracamy i mówimy, słuchaj mamo, no dobra, było jak było, chciałaś dobrze, ja już się przekonałem, narobiłem głupot, to może teraz usiądźmy przy stole i porozmawiajmy. I chyba w tą stronę zaczynamy iść, bo widzę ten taki trend ruchów slow, oszczędności, minimalizmu. O tym zaczyna być głośno. Jeszcze 10 lat temu to było dziwactwem. Myśmy byli eko-oszołomami. Do dzisiaj jest jakaś osoba, która w Puszczy Białowieskiej na drzewach pisze sprayem ekoszuje. Bardzo uwielbiam się fotografować przy tych napisach. Natomiast trochę tak jest, że zaczynamy wracać świadomie, z refleksją, z wglądem, więc to jest dobre. Zaczynamy przechodzić na dietę bezmięsną, bo widzimy, z czym to się je w szerszym, nomen omen, freudowskie przejęzyczenie, z czym to się je w szerszym kontekście. A jeśli chodzi o ten nagi byt, to trochę się wstydzimy, co powiedzą inni, ale czym więcej osób daje przykład, tym mniej zaczyna się to robić dziwaczne. Na początku, jak myśmy chodzili boso po lesie, to padały takie teksty typu odklejeńcy, co oni tu robią. Potem się pokazywały takie hasła, a to może joga, medytacja, a ostatnio w zeszłym roku byłyśmy z dziewczynami na bosym spacerze w rezerwacie ścisłym, tam jest czyściutko, nic się w nogę nie wbije. I panie mówią, o, grounding dziewczyny robią, uziemiają się. Więc to jest fajne, że wzrasta ta świadomość, że my zaczynamy widzieć, że my z lasem rozmawiamy. To jest dialog, dlatego że las wydziela cząstki monoterpenowe, nasz organizm je przetwarza i odpowiada. Stymulacją układu odpornościowego, przestrojeniem układu nerwowego, może odpowiadać nawet przestrojeniem flory jelitowej. Flora jelitowa wpływa na mózg, więc toczy się dialog bez udziału świadomości, ale ta świadomość czasami jest przereklamowana. My też nie używamy świadomości do tego, żeby trawić na przykład, czy żeby oddychać, a to jest baza. I czym więcej zdajemy sobie sprawę, jak bardzo to jest potrzebne, tym mniej intelektualizujemy, bardziej zwracamy uwagę na korzenie i chyba zaczynamy do tego stołu wspólnie siadać. Ja mam gorącą taką nadzieję, że to już jest ten moment. To ja tutaj teraz zrobię wtrącenie na pytanie, które pojawiło się na czacie. I pytanie brzmi, Anamkara jest tak psychologiczna? Bo książka mnie interesuje, ale nie znalazłam przekładu na polski. Przekład był bardzo dawno temu i to jest właściwie taki biały kruk, on się pojawia raz na jakiś czas na Allegro, natomiast książka jest bardziej taka o filozofii z punktu widzenia celtyckiego myśliciela, który integruje duchowość, kontakt z naturą, rozumienie tej natury i różne takie płaszczyzny psychiczne. Dla mnie ona jest smakołykiem. Ja ją sobie czytam po kawałeczku, ja ją zaczęłam czytać jak miałam lat 17, 18 i jeszcze jej nie skończyłam, bo jest ostatni rozdział o śmierci i ja ją sobie tak sączę, ja do niej wracam, zaznaczam. Ona była dla mnie książką taką formatywną. Pozwoliła mi się oderwać od tych paradygmatów takich, że my musimy być intelektualistą albo osobą prymitywną, albo osobą, która polega na zmysłach i tylko intuicja i wróżka, albo racjonalnym naukowcem. Ja lubię różne swoje sfery i ja im daję równouprawnienie. I lubię być i osobą o poetyckiej duszy, i lubię malować, i lubię rozmawiać o niewyjaśnionym, o duchowości. Ale przy okazji o faktach i o badaniach naukowych też. W żadną skrajność nie idę, wszystko to jest zintegrowane, u Celtów tak było i to jest fascynujące, więc ja tą Anamkarę polecam. Warto polować, bo ona czasami się pojawia, tylko rzadko, ale w zeszłym roku też była raz, widziałam. Dobrze, bardzo dziękuję za odpowiedź. Mam nadzieję, że tutaj osoba z czatu jest zadowolona z tej odpowiedzi, czyli że była po prostu użyteczna. Panie Mateuszu, pan już niejedno widział w czasie swoich podróży, niejednego doświadczył i jestem ciekawa, jak
te wszystkie doświadczenia wpływają na Pana takie codzienne życie, kiedy nie jest w żadnej kolejnej podróży, jest w granicach naszego państwa, co więcej jest w Warszawie, to też no, w największym mieście w Polsce, więc to też specyficzny ekosystem, powiedzmy. I jak to, co Pan doświadczył, co widział, przydaje się na co dzień? Jak Pan z tego korzysta? Wydaje mi się, że właściwie to trudno mi powiedzieć. To jest takie dosyć otwarte pytanie, ale no to, co właściwie mógłbym powiedzieć, to takim podstawowym zagadnieniem naszym dzisiaj, któremu gdybym miał komuś dawać radę albo właściwie opowiadać o tym, co ja robię i co myślę, że mogłoby pomóc innym, to jest naprawdę skrupulatne i łapczywe poszukiwanie kontaktu z samym sobą, w sensie z umiejscowieniem się w rzeczywistości. Brzmi to trochę może w jakiś sposób hermetycznie, ale te podróże, ale właściwie całe życie, które jakby toczymy, przynosi nam za każdym razem pewnego rodzaju pulę wiedzy o tym, co jest dobre, a co złe, w sensie dla nas, dla ludzi jako elementów, fragmentów społecznych, jakiejś większej całości. I wydaje mi się, że to, co zobaczyłem, to jest to, czemu bardzo ufam i czego szukam, to jest ta pierwsza nauka właściwie. Pierwsza nauka, mówię tutaj o takim jakby porządku życia człowieka w swoim życiu i życia w świecie. Ukazała się wspaniała książka już kilka lat temu, z 8 lat temu, Davi Kopenawa, szamana jednego z plemion północnej Amazonii, który opowiada, właściwie książka jest zatytułowana Falling Sky, ona nie została przetłumaczona na polski, czyli takie właściwie niebo, które się wali, walące się niebo. I on opowiada w duchu badań, jest to książka napisana razem z Bruce'em Albertem, jest to właściwie oddanie głosu człowiekowi, który ma już swoje lata, przeżył życie w swojej społeczności na pograniczu Amazonii, na pograniczu Kolumbii i Peru. I on opowiada właściwie o naszym świecie, opowiada o ludziach i o tym, że my na przykład, ludzie Zachodu w ogóle nie rozumieją natury. My mamy źle wyrobiony wzorzec myślenia o naturze i dlatego my tak cierpimy. Istnieje taka teoria, właściwie istnieje taka postawa rdzennych społeczności południowoamerykańskich, która ta postawa coraz bardziej zaczyna się organizować. Ci ludzie coraz bardziej rozumieją, że oni mają potężną misję dla całego świata, żeby przekazać te ginące zręby pamięci nam, ludziom Zachodu, którzy już wiedzą, że nie odrobili lekcji, której oni nigdy nie porzucili właściwie. Bo jeżeli spojrzymy wstecz, jeżeli spojrzymy do czasów mniej więcej rewolucji neolitycznej, w której zaczęliśmy uprawiać ziemię, czynić ją sobie poddanym, mniej więcej w tym okresie zaczął się, pani pyta, kiedy zerwaliśmy kontakt. Mi się wydaje, że ten kontakt się rozchodził, tak jak się słabo, jak się spotykamy z jakimś naszym przyjacielem czy kolegą, koleżanką, te relacje się rozchodzą, nie zostają zerwane, tylko one się rozchodzą. Myśmy się po prostu rozeszli z pewnym takim głębokim porozumieniem z naturą za sprawą praktyki rolnictwa, która jeszcze na początku miała charakter sakralny, jak wszystko, ale z czasem oczywiście to zostawało coraz bardziej porzucone na rzecz dwutorowego takiego myślenia. Z jednej strony był to pragmatyzm, czyli znowu ekonomia korzyści, tak jak w procesach myślowych, taki wszystko razem, nie? Że dążymy do tego, żeby lepiej uprawiać, lepsze plony mieć i nie myśleć o tym, co będzie, tylko zapewniać ten byt, który teraz jest i pomnażać dobro. A druga rzecz była taka rosnąca za tym pycha właściwie człowieka, czyli narastająca ta struktura takiego antropocentrycznego myślenia.
w naszym formacie mentalnym, który my reprezentujemy, jest bardzo mało miejsca na kontakt z tym, co jest w naturze immanentne, co jest podstawą właściwie myślenia, nie myślenia, bycia z naturą, ale i bycia z samym sobą, ponieważ myśmy to w drodze jakby procesu kulturowego w sobie skrupulatnie wydrapali. Oczywiście dochodzi do tego mnóstwo dodatkowych czynników społecznych, jak dlaczego pani pyta, czy pytamy tutaj, dlaczego się wstydzimy właściwie lasu. Trochę się wstydzimy też lasu w Polsce, ponieważ jesteśmy z jednej strony społeczeństwem postchłopskim, bardzo zróżnicowanym społeczeństwem, w którym to rozwarstwienie pomiędzy panem a chłopem jednak było wyraźne. I obserwowałem to na Białorusi, o której swojego czasu napisałem książkę, w której stereotyp Białorusina, czyli takiego człowieka ziemi właściwie, którego próbowałem w jakiś sposób rekonstruować, tą taką bardzo elementarną cechę białoruskości, idzie w kompletnym rozwarstwieniu z tym porządkiem wyższych klas, czy ludzi o innym podejściu. Zatem nie tylko chodzi o kształt jakby cywilizacyjny, że jako ludzie zatraciliśmy kontakt, to właściwe pojmowanie, ale zatraciliśmy go również na wiele innych sposobów i to z wielu innych przyczyn, tych społecznych, małych, no tak jak mówimy tutaj o kazusie Polski. Ale przepraszam, tylko skończę. Tak. I nie będę popadał w ton minorowy, bo jestem pozytywnie nastawiony do myślenia. Tak staram się z natury myśleć pozytywnie. W tym sensie, że dla natury i tak będzie 1-0, bo ona sobie wszystko ustawi, chociażby nas nie było. To zostawmy na boku. Ale wydaje mi się, że ten zryw, który my teraz reprezentujemy, to jest przede wszystkim nie to, co mówi nam starszyzna Janomami, Kopenawa, który nam mówi, że słuchajcie, wy giniecie, bo wyście sami sobie po prostu świat zawalili. Wam się niebo wali na głowę, bo byście nie umieli utrzymać tej relacji, tego porządku czystego, w którym nie ma rozwarstwienia na ja i świat zewnętrzny. Nie? Zatraciliście to, co jest idealne, zostaliście wygnani z raju. My też umieramy, on mówi, ale umieramy przez to, że po prostu tak się rzecz dzieje. Natomiast tego nie umiemy i to moim zdaniem, jeżeli miałbym powiedzieć jak o swojej misji czy o swoim myśleniu, co robić, to ja bym bardzo chciał promować, a to jest złe słowo, ale bardzo przekazywać właściwie ten rodzaj myślenia albo przypominać, że takie coś jest ważne, taki paradygmat, jeszcze nie, już nie ekologiczny. Bo ekologia jest skutkiem pewnego rodzaju naszego duchowego w sumie podejścia, przy czym znowu duchowe, spirytualne, ale nie szczególne. Duchowość jest ostateczności fizyką, pani Katarzyno. Zgodzi się pewnie pani ze mną, nie? Wszystko jest połączone. Tak. Ja właśnie tak o tej duchowości cały czas sobie myślę, że właściwie cały świat oprócz takich małych wysepek zalała duchowość, która ma w krajobrazie pustynię. Bo tradycja judaistyczna i chrześcijańska, która się z niej wywodzi, to jest tradycja, która wyszła z konkretnego klimatu, z konkretnego otoczenia i tam wszystkie te metafory, przypowieści, treści są skupione na człowieku, na postaci, nie wiem, pasterza, tak? Tam mniej jest rolnictwa, więcej jest pasterstwa, ale też tam nie ma takiej dzikiej przyrody w metaforach, czy w ogóle nie jest pokazana jej istota, bo tam jej po prostu nie było. Tam były gaje oliwne, tam była pustynia, było Morze Czerwone i Morze Martwe i tyle. I jakby przenosząc to na kanwę terenów bardzo dzikich, takich jak Amazonia, ale też tak jak była Europa Środkowa, to było niekompatybilne i ja mam personalnie takie poczucie, że nam coś wycięto po prostu. My jesteśmy pozbawieni duchowości naturalnej, bo jej w tych nurtach dominujących, czy właśnie chrześcijańskich, czy judaistycznych, czy nawet islamskich, jej po prostu z tą bujnością i dzikością tam nie ma. I moja recepta jest taka, żeby szukać duchowości w tych obszarach, gdzie my czujemy, że jest dziura. Szukać jej na własną rękę, to nie musi stać w sprzeczności, to nie jest pogaństwo. To jest po prostu poszukiwanie sfer, które są niezaopiekowane.
Nie stoi to absolutnie w żadnej sprzeczności z tym, żeby postępować według religii, czy katolickiej, czy ewangelickiej, czy jakiejkolwiek innej, bo w tym rozumieniu też no, natura jest czymś doskonałym, bo Bóg ją stworzył i to jest coś oryginalnego, nie coś, co namalował Da Vinci przez swój pryzmat, tylko jakby to jest oryginał, więc nie ma doskonalszego dzieła. Aczkolwiek ja miałam właśnie takie doświadczenie z pogranicza psychodeliczności, można powiedzieć, bez żadnych substancji, kiedy byłam w lesie w totalnej takiej ciszy, nie ciszy, bo w lesie nigdy nie ma całkowitej ciszy. I ja miałam wrażenie rozpuszczenia ego, tak jakby nie było mnie jako struktury, tylko jakbyśmy po prostu istnieli jako jedność. To było tak fajne, ale to może też budzić w nas niepokój, bo jesteśmy bardzo przyzwyczajeni, że przecież to ja, to moje granice, ja się wyrażam, a tam się nie wyrażam. I to było doświadczenie duchowe, którego ja nigdy nie doświadczyłam w żadnym proponowanym systemie, bo tam po prostu tego nie ma. Więc myślę, że jeżeli my sobie tego sakrum poszukamy i nie będziemy się tego bać i zobaczymy, że ono jest, no prawdopodobnie religie słowiańskie to miały, bo tam jest dużo nawiązań do przyrody. My jesteśmy tak trochę wyrwani z korzeniami w tym momencie. Szuka się, rekonstruuje się, ale jakby to już nie jest to, co w społecznościach rdzennych amerykańskich, bo tam to jeszcze jest jakaś ciągłość. Są jeszcze przodkowie, którzy coś tam przekazują, pamiętają. U nas, no nie. Ale mamy coś tam w tych genach jednak, więc ja bym była za tym, żeby szukać jednak tej duchowej też więzi. Nie na zasadzie jakiegoś New Age'u, jakichś, nie wiem, grup parareligijnych, tylko po prostu indywidualnych swoich doświadczeń, ścieżek, bo natura z sakrum bardzo mocno idzie w parze i myślę, że to jest też ważne. Bardzo dziękuję za tą uwagę o tym, skąd się wywodzi właśnie między innymi chrześcijaństwo, bo właśnie kiedy mówił pan Mateusz o tym, co wpłynęło na to, że ten kontakt z przyrodą nam się urwał, to też z tyłu głowy pojawiło mi się trochę chrześcijaństwo, że tutaj nie widać tej więzi nawet w dzisiejszych w dzisiejszym przesłaniu Kościoła też brakuje jakiegoś poszanowania tak naprawdę moim zdaniem przyrody i zwierząt czy roślin i raczej się od tego odchodzi. Najważniejszy jest człowiek, pomijając oczywiście istotę boską, ale to dużo mi tłumaczy. Nawet, no bo tam to nie rosło. No oni właśnie, nie widzieli Puszczy Białowieskiej, ani Rzymianie potem, ani te pierwsze kościoły, ani Bizancjum. One były tak usytuowane, że tam była zupełnie inna przestrzeń, więc jakby też trudno od tych ludzi wymagać, żeby oni wnosili coś takie, tak jak ja bym zaczęła pisać o Wielkiej Rafie Koralowej. No super, wiem, że jest. Chciałabym ją zobaczyć, nie mam o niej pojęcia, więc no ja się im nie dziwię. Ale my już mamy troszkę inne doświadczenia, inne gdzieś tam przekazy. I nie można tego dewaluować, że skoro ktoś pochodzi z pustyni, to jest jedyne i słuszne, no bo nie. To teraz chciałabym zapytać o nieoczywiste dziedziny życia, na które może wpłynąć nasze polepszenie kontaktów z przyrodą. Czyli jak już tak prywatnie, kiedy zadbamy o to, żeby chodzić właśnie do lasu, więcej otaczać się zielenią, co może faktycznie się wydarzyć? W jakich sferach może nastąpić poprawa? Wszystko się może wydarzyć. Ja czasami mam tak, że jak prowadzę kąpiel leśną, my mamy takie ćwiczenia, one się nazywają zaproszenia, dlatego że zapraszamy uczestników, jeśli mają chęć, to to robią, jak nie, to po prostu sobie spędzają czas tak, jak lubią, żeby to było bez presji. I zauważyłam, że jeżeli ja wnoszę jakiś temat, to jestem w stanie go w naturze zobaczyć i przepracować tak, że przychodzą do mnie rozwiązania, na które bym wcześniej nie wpadła, bo ja sobie zaczęłam trochę tak interpretować naturę, jak kiedyś się nauczyłam interpretacji snów. Czyli że sen, cokolwiek w tym śnie się znajdzie, to wszystko, co tam jest, reprezentuje jakąś część mnie, bez względu na to, czy jest to jakaś osoba, nie wiem, moja mama, pies, jakiś kolor, jakiś proces, to że to są wszystko jakieś części mnie i o czym to opowiada. I zaczęłam to trochę przenosić na las, że jeżeli patrzę na jakieś obiekty, na jakieś procesy i nadałabym osobiste im znaczenie, to jak się to dzieje we mnie, jak mój krajobraz się zachowuje, a jak się zachowuje ten w przyrodzie. Czy ja robię tak samo, czy ja robię inaczej. I może jednak trzeba zrobić tak, jak to przyroda robi. Może to jest lepiej. I wielokrotnie miałam tak, że na przykład tej wiosny byłam strasznie zalatana, miałam mnóstwo planów i w ogóle wszystko miało być jak w zegarku. Nie wyrabiałam się, byłam przemęczona.
poszłam do lasu z grupą i to było akurat na równonoc, więc miało być przepięknie, słonecznie, pierwszy dzień wiosny, w ogóle ach i och. Przyszliśmy do Puszczy Białowieskiej, tam jest śnieg. I tylko tak kap, 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 on się trochę topi z tego drzewka, cisza, żadnych ptaków, żadnych kwiatków. Myślę sobie, kurczę, ale jak? Przecież ja zaplanowałam. No i się potem zreflektowałam, że właśnie, że wiosna też ma swoje tempo, rozwój ma swoje tempo. Czasami dobrze jest się zatrzymać, czasami dobrze jest pomalutku pozwolić śniegowi się stopić, nie rozkwitać w tym momencie, w którym to jest niepotrzebne i że to jest okej. I z tym wyszłam. Połowę spotkań odwołałam, bo stwierdziłam, że u mnie jeszcze leży śnieg i tyle, nie da się tego przyspieszyć. Chociaż ja to zaplanowałam, ale to nie jest ten czas. Więc takich metafor jest dużo, w bardzo wielu kontekstach. Zależy z czym przyjdę, to las mi gdzieś tam pomaga to w głowie poukładać. No i to jest też takie ciekawe trochę, ale pamiętajmy też, że w lesie nie ma rzeczy bez sensu, nie ma rzeczy z przypadku, wyizolowanych, bo tam wszystko jest potrzebne, nawet jeżeli nam się wydaje ohydne. Czyli są odchody, jest gnilizna, jest, nie wiem, są drapieżniki, jest śmierć, jest brutalność. To jest wszystko potrzebne, żeby całość mogła funkcjonować. I są takie złożone rzeczy, przepiękny motyl, błękitny, jak z Amazonii właśnie, mieniak stróżnik, on się żywi kupą. Albo moczem. I u nas też jest tak samo, że brzydota spotyka się z pięknem, a natura tego nie osądza. Więc jakby ja lubię spotykać się ze swoim mrokiem, ze swoimi różnymi niełatwymi rzeczami. Nie boję się tego, chociaż to jest czasami nieprzyjemne. Nie tarzam się w tym, ale też nie uciekam od tego. I las mnie tego nauczył. Wcześniej mrok mi się wydawał obszarem, którego lepiej nie tykać, tam nie zaglądać, nie wiadomo, co spod dywanu wylezie. A teraz ja tam idę z ciekawością i patrzę, co się dzieje u mnie w głowie, dlaczego ja mam tyle wściekłości, skąd cierpienie. Jestem z tym cierpieniem, nie uciekam od niego i się z nim oswajam. I lubię te wszystkie leśne robale, śluzowce, węże. To w ogóle nie jest brzydkie, to jest po prostu trochę inne, nieodkryte. I tak samo jak z tym, co w naszym środku. Więc jak ktoś lubi wyzwania, to śluzowce są ekstra. No właśnie, bo to pani Katarzyna tutaj rysuje taką doskonałe przeciągnięcie pomiędzy właściwie życiem wewnętrznym i pytaniem o to, co jakby krótko tak podsumowując, mówi pani, że idzie pani do lasu i zastanawia się pani nad tym, co panią boli, czy czego pani doświadcza, tak jakby oglądając się. I chcę powiedzieć, że jest wspaniały autor James Hillman, opowiadając o psychoanalityk, który właściwie bada od takiej bardzo interesującej strony ludzki świat wewnętrzny, ponieważ konstruuje takie pojęcie właściwie duchów, które nas otaczają. On jest uznanym, znaczy już nie żyje, ale jego to nie jest jakaś aberracja, jest to pewnego rodzaju sposób na wizualizację naszych problemów. Czyli krótko mówiąc, konstruuje właściwie taką opowieść o tym, że my się cały czas stykamy. Zresztą w rdzennej społeczności pojęcie ducha dokładnie widzą w ten sam sposób, w jaki Hillman to opowiada. Czyli krótko mówiąc, my się spotykamy, te złe nastroje są pewnego rodzaju manifestacjami, duchami naszymi takimi, które do nas przychodzą i są z nami i nas dręczą, czyli na przykład poczucie niskiej wartości. Wyobraźmy sobie, jeżeli go zwizualizujemy jako ducha, mamy go właściwie na dłoni, co jest tylko kwestią jakby zagadnieniem wizualizacji. Jest to metodologia uchwycenia problemu odpowiednia poprzez zobaczenie tego naocznie, uplastycznienie. Ale Hillman pisze, że problemem ludzkiej percepcji jest to, że my cały czas mamy mnóstwo rzeczy do przemyślenia. I teraz mówi, że jego zdaniem, ładnie zaznacza w tej narracji, właściwie w opowieści naukowej, ale zaznacza, że jego zdaniem, bo stawia hipotezę, która jest niezbadana, gdyby doszło do redukcji bodźców, my byśmy w końcu znaleźli się w takim doskonałym stanie, w którym obcujemy sami ze sobą i znajdujemy się w takim porządku czystym, w którym wszystko jest dla nas jasne. I moim zdaniem, to o czym mówi pani Katarzyna, a odpowiadając na pani Małgorzaty pytanie, jak aplikacja natury w codzienności, właśnie idzie tą drogą. Jest to pewna redukcja, pewne wejście w to takie doświadczenie, nazwijmy je numiotyczne, czyli właściwie obcowania z czymś niewysłowionym, z czystą formą biologicznego takiego
całego porządku, w której my odnajdujemy tą przestrzeń redukującą to całe nasze zawirowanie wewnętrzne. I teraz jakby co z tego wynika? No z tego wynika w dużej mierze może to, że możemy sobie uprawiać swoją małą psychoterapię, lecząc właściwie te wszystkie dajmoniony i duchy, które do nas przychodzą w tym przebywaniu. Wydaje się, że oczywiście wszyscy psychoterapeuci, którzy nas oglądają, powiedzą, że to jest skandal. Zakładam, że może to być skandal, ale z drugiej strony wydaje mi się, że te społeczności, które żyją w tym świecie, w świecie kontaktu z rzeczywistą naturą, no nie mają takich potężnych problemów i na tak dużą skalę społeczeństwa nie chorują, jak my chorujemy. Chociaż to też jest nie do końca prawda, bo to, co zobaczyłem w Amazonii, w tych społecznościach, które odwiedzałem w regionie Madre de Dios, to było też piekło na ziemi, ale ta Amazonia, o której mówię, którą odwiedziłem, to nie jest ta Amazonia taka elementarna, tylko jest to pewnego rodzaju takie kombo po prostu okrucieństwa świata, który tam prowadzi własne biznesy, robi kokainę, handluje wszystkim, czym się da, wycina drewno. I ci ludzie, te rdzenne społeczności, okrawane właściwie ze swojej ziemi, żyją w takim świecie trochę naturalnym, a trochę świecie będącym jednym wielkim wykopaliskiem dóbr. No. Także tam ten poziom frustracji jest wielki. Ale myślę, że natura dobrze traktowana i my wchodzący w naturę, to jest wspaniałe po prostu antidotum na te nasze wszystkie demony. To ponieważ zostało nam parę minut do końca, to ostatnie pytanie, które pojawiło się na czacie, czyli jaki macie Państwo stosunek do szamanizmu? Nieustającą ciekawość, bo ja lubię zgłębiać różne paradygmaty i wydaje mi się, że nie mamy monopolu na to, jak należy świat rozumieć. Więc tak sobie wyobrażam, że nawet w XVII wieku, gdzie myśmy już mieli spory dorobek naukowy, gdyby komuś pokazać rezonans magnetyczny, no to inkwizycja może już nie, natomiast azyl dla obłąkanych pewnie tak, albo taki telefon, że ja sobie biorę, przesuwam coś palcami i mi się powiększa. W ogóle jak byłam mała i ktoś mi powiedział, że na telefonie będę mogła robić zdjęcia, ale na którym? Na tym z tym kabelkiem, to byłoby to dla mnie zadziwiające. Więc myślę, że poznawanie różnych punktów widzenia wzbogaca nas. I ja się nie przywiązuję jakoś specjalnie do jedynej słusznej prawdy, bo wydaje mi się, że nawet jako ludzkość nie mamy takich narzędzi. Zawsze widzimy tylko wycinek. Czym więcej wycinków spróbujemy zobaczyć, tym bardziej trójwymiarowe nasze widzenie się staje i tym więcej możemy złapać różnych aspektów. Więc ja o szamanizmie sobie dużo czytam, różnym szamanizmie. My nawet pewien rodzaj, no nie chciałabym powiedzieć, że to jest szamanizm, ale to jest bardziej taka tradycja naturalnego leczenia. Mamy wciąż żywy tutaj na Podlasiu, bo my przecież mamy szeptuchy i to jest zupełnie inna medycyna, zupełnie inaczej rozumiana, ale ona ciągle żyje i ludzie z tego korzystają. Mamy tradycyjną medycynę chińską, z którą się coraz bardziej zaprzyjaźniamy, bo ona się opiera na grzybach, na ziołach. Na ten szamanizm też trzeba uważać, bo on jest teraz pakowany w takie papierki, które się fajnie sprzedają w postaci jakichś tam kursów online'owych i tak dalej. Pytanie, na ile to jest autentyczne, na ile to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, a nie jest to jakiś taki postmodernistyczny szamański produkt komercyjny. Więc to też trzeba zwracać uwagę na to, z jakich się to źródeł gdzieś tam czerpie i widzi. Aczkolwiek myślę, że jest to ważny punkt rozumienia i widzenia świata. Ja lubię o tym sobie poczytać, popatrzeć, lubię archetypy, lubię totemy, lubię animizm, to jest mi bardzo bliskie, w ogóle duchowość animistyczna jest mi osobiście bardzo bliska, także dlaczego nie? Natomiast nie jest to jedyne, co ja próbuję gdzieś tam w życiu robić i jak rozumiem świat. Lubię różne mitologie, różne duchowości, nie wszystkie mi pasują, od razu powiem. Natomiast ciekawość dziecka to jest chyba coś takiego, co nas trzyma ciągle przy życiu i nas poszerza, więc z taką ciekawością się przyglądam różnym takim sprawom.
Tak, no z szamanizmem jest zasadniczy problem oczywiście, który odnaleźć możemy nie dalej niż w bibliotece, ponieważ szamanizm został zdefiniowany, bardzo mocno zarysowany charakter szamana przez Eliadego w jego traktacie o szamanizmie i archaicznych technikach ekstazy i to trochę nam zaburzyło rozumienie szamanizmu, którym zresztą określamy wszelkie pewne praktyki naturalne, które są właśnie związane z ziołolecznictwem, czy nawet powiedzmy z przywództwem w społecznościach. Bo bardzo ciekawy badacz niemieckiego pochodzenia Dormatow, badając Tukano społeczność, pokazał, dał inną definicję szamanizmu i nazwał to właściwie bardzo pragmatycznie. Ja jestem tego rodzaju szamanizmu, zresztą który bardzo cenię, uważam, że doczeka się w końcu dobrego opracowania, redukując aspekty mistyczne, wprowadzając bardzo głębokie rozumienie szamana jako podmiot, który bardzo głęboko rozumie rzeczywistość. Dormatow opowiadał o tym, że szaman jest osobą, która koncentruje w sobie wiedzę z najprzeróżniejszych przestrzeni, czyli jest takim właściwie potężnym umysłem, który rozumie swoją społeczność, rozumie procesy, rozumie, właściwie psychologizuje ten porządek, a za tym idzie wzrastająca coraz bardziej pozycja jego autorytetu w społeczności, w związku z czym w gruncie rzeczy on, i to wszyscy, którzy mówią, a bo ja widziałem szamanów, to jest tak naprawdę trochę, to są świecidełka takie dla ludzi słabej wiary. To jest wszystko połączone. Autorytet i świadomość, jak rzeczy działają, czyli taka zdolność do wyciągania wniosków bardzo szeroko spektralnych, czyli obejmując najprzeróżniejsze rzeczy, poczynając od terminów uprawy czy sadzenia, po obrzędowość, po psychologię, po konflikty na poziomie społecznym, konflikty ekonomiczne w społeczności, plus autorytet powodują, że on potrafi rozgrywać społeczność w dobrym tego słowa znaczeniu, ale i złym. Troszkę rozgrywać, jak druid, nie? U Celtów, że i prawo, i sztuka, i ziołolecznictwo, i uzdrawianie, i doradzanie królom na każdej płaszczyźnie. Mhm. Tak, jest to oczywiście związane z pewnym kształtem społeczeństwa, które się posługuje albo ciągle jest w nim obecne myślenie o tym charakterze takim mitycznym, czyli właściwie, no to, które w naszym społeczeństwie coraz bardziej dochodzi do wniosku. Do głosu, bo się zaczynamy znajdować w świecie, w którym już nie ma tak wyraźnych autorytetów i zdarzają się rajdy na Kapitol, grup takich właściwie, które można powiedzieć są już właściwie neopoganami, takim jakby na nowo wzbudzonymi do swojego własnego myślenia. Świat się robi, wracamy do czasów myślenia, coraz bardziej silnego myślenia mitycznego, jest to związane również z problemami ze szczepieniami, wszyscy o tym wiemy. W tych społecznościach idee są żywe i można właściwie kreować, bo szaman jest w stanie kreować taki porządek, mając świadomość, jak go robić i uruchamiać w ludziach procesy i wywoływać zmiany rzeczywiste. I to jest moim zdaniem trochę odarcie z metafizyki, ale jednocześnie wyniesienie myślenia o szamanizmie jako metodzie leczenia siebie, leczenia innych bardzo wysoko, bo jest to po prostu głęboka wiedza o świecie. I zobaczymy, jak ta wiedza będzie się rozwijała, czy uda nam się właściwie odbudować ten kontakt z przyrodą, zanim będzie za późno, bo to też jest kluczowe, że tutaj czas nas ponagla i nas również ponaglał, dlatego już musimy kończyć, także bardzo Państwu dziękuję. Moimi gośćmi była dr Katarzyna Simonienko, psychiatra, oraz Mateusz Marczewski, autor książek i reporter. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj z nami byli, wszystkim słuchaczom, którzy słuchają nas już później. I zapraszam już teraz na kolejne spotkania w Strefie Kultur Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska i było mi bardzo miło Was gościć.